Mam bardzo trudny temat, który chciałbym Wam przedstawić od bardzo, bardzo długiego czasu, ale łączy się to z ogromną trudnością, ponieważ chciałbym, żeby do Was dotarł sens tego, co mówię. Ponieważ od urodzenia jesteśmy karmieni czymś takim jak motywacja, jak pracowitość, jak dążenie do celu, jak planowanie celu, to my wierzymy w to, że im bardziej będziemy zmotywowani i im wyższy cel sobie postawimy, tym łatwiej nam będzie osiągnąć, jeżeli nie cały cel, to chociaż połowę, to chociaż 1/4, ale coś osiągniemy. Kochani, i tutaj są dwie szkoły. Ta pierwsza szkoła, czyli ta, do której chodziliśmy, do której wychodzicie, która mówi, że jak sobie postawisz wygórowany cel, to masz szansę, osiągając chociażby połowę, daleko zajść. Kłóci się z realem, bo w realu, jak sobie postawisz duży cel, to w ogóle go nawet nie ruszysz. W ogóle nie zrobisz nawet jednego kroku. Szczególnie to jest widoczne w sytuacji, gdy się ktoś odchudza. Jak sobie postanowię, że schudnie 30 kg, to sama ta świadomość, że to jest możliwe, że to jest prawdopodobne, sama ta świadomość, że on miałby to osiągnąć, powoduje tak silny bunt, że po tygodniu odchudzania człowiek schudnie 3 kg, a po 2 tygodniach przybędzie mu 4. Czyli stawianie celów wcale nie jest dobre po to, żeby je osiągnąć. I to jest, kochani, mój pierwszy filmik na ten temat, gdyż mam Wam bardzo dużo do powiedzenia, jak te cele postawić, żeby je osiągnąć i żeby nasz mózg się nie zbuntował, bo ten nasz mózg wcale nie marzy o tym, żeby się zmieniać. Jeżeli ty się zmieniasz, to twój mózg musi się do tego dostosować. I dlatego, kochani, proponuję, odłóż stawianie celów do momentu, aż będziesz wiedział, jak to robić skutecznie i dobrze. A ja ci to powiem w następnym filmiku, albo w drugim, albo w trzecim, albo w czwartym, albo na razie papa, bo ja nawet nie wiem, czy to jest wystarczająco celowe, żebym ci ten filmik wysłał.